Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. O Holokauście słyszeliście pewnie wszyscy. Takie hasła jak masakra w Rwandzie czy rzeź Ormian też się większości z was przynajmniej na pewno o uszy obiły. Aczkolwiek w historii było o wiele więcej strasznych ludobójstw i dziś opowiemy wam o jednym z tych mniej Popularnych o masakrze w Kongu, gdzie mogło zginąć nawet 10 milionów ludzi. Kto miał ich krew na rękach? Hitler, Stalin, Mao Zedong, nic z tych rzeczy. Gość, o którym mało kto u nas słyszał, za to w Belgii uchodzi dziś za naprawdę spoko władcę i ma nie jeden pomnik. Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Tym władcą Belgii, który rozbujał potworną masową zbrodnię, był Leopold II Coburg, który wgramolił się na tron w połowie XIX wieku i niemal od razu zaczął się rozglądać za koloniami. Czemu? Powodów było kilka, ale były one ze sobą połączone. Przede wszystkim Belgia leżała między potężną Francją, a coraz silniejszymi Niemcami. Sama nie była zbyt wielka, i żeby nie dać się stłamsić, to trzeba było mieć nie tylko silne wojsko, ale też potężną Gospodarkę. A skąd wziąć potężną gospodarkę? Przecież do tego trzeba pieniędzy. No właśnie, Leopold II uznał, że te pieniądze można szybko zdobyć, dojąc jakąś kolonię. Niestety wiedział, że to ma prawo zadziałać, bo w przeszłości sporo jeździł po świecie i widział, jak gigantyczne korzyści z dojenia swoich kolonii miały Anglia, Francja czy Holandia. No, i była jeszcze kwestia samego charakteru Leopolda, który miał naraz kompleks niższości i manię wielkości. Chciał władać imperium, a przyszło mu rządzić państwem, które sam nazywał Małym Krajem Małych Ludzi. Zbudowanie potęgi przy użyciu niewolniczej siły wpisywało się w jego pomysł na przejście do historii. Czy Leopold przejmował się tym, że to absolutnie nie fair tak żerować na obcych ludach? Absolutnie nie, bo był politykiem. Mało tego, był królem, więc prawdopodobieństwo, że go z roboty wypierniczą było naprawdę minimalne. Zaczął się więc rozglądać, gdzie by tutaj najlepiej założyć wydział za miejscowy Belgii, i po kilku sowicie opłaconych wyprawach rozpoznawczych padło na Kongo. Czemu akurat na serducho Afryki? Po pierwsze, dlatego, że było tam mnóstwo kości słoniowej, na którą był wtedy ogromny popyt, a po drugie, co równie ważne, żadne inne państwo nie zdążyło na tych terenach jeszcze położyć swoich łap. Czy Leopold II mógł tak sobie po prostu z dnia na dzień bezpośrednio zacząć doić nową kolonię? Nic z tych rzeczy. Musiał spełnić trzy warunki, z, nazwijmy to, podręcznika beztroskiego zdobywania nowych terytoriów. Swoją drogą. Wszystkie one brzmią i dziś zaskakująco znajomo. Tak czy inaczej, punkt pierwszy: mydlenie oczu pod publiczkę dobrymi intencjami. Król założył komitet do badania Górnego Konga i obiecał, że zaniesie lokalsom cywilizację i szeroko pojęty dobrobyt, w tym o zgrozo będzie kategorycznie walczył z niewolnictwem w tamtych okolicach. Zaprzeczeniem tych wszystkich obietnic był już szef wypraw przygotowawczych, nazwiskiem Stanley. Gość był nienormalny, uważał Afrykańczyków za podludzi i tak ich traktował. Był odpowiedzialny za punkt drugi w podręczniku beztroskiego zdobywania nowych terenów bez wojny. Za dywersję od środka. Podsuwał wodzom lokalnych plemion dokumenty do podpisania, a że ci nie potrafili czytać, to nie wiedzieli, co podpisują, a były to oczywiście akty zrzeczenia się danego terytorium na rzecz Leopolda II. Jednak na oszukiwaniu się niestety nie kończyło. Gardził życiem lokalsów, jeszcze zanim kolonizacja została formalnie dopięta. Henry Morton Stanley dobił właśnie pewnego człowieka. Młodego, może piętnastoletniego tragarza, niejakiego Bembe de Minduli, najętego do pracy w Matadi. Nie ma czasu na zrozumienie. Wszędzie popękana, miękka skóra. Wysoka trawa zabryzgana krzykiem, łzami i różową krwią. Minęła dłuższa chwila, zanim psy wprawiły w ruch smukłe, zastygłe kończyny. Chłopiec bał się ich bardziej niż śmierci. Zawsze go przerażały. Ciało pozostawiono na miejscu. Karawana poszła dalej, a to była dopiero zapowiedź terroru. Królowi Belgii do odhaczenia został jeszcze punkt numer 3. Zapewnienie sobie jak nie wsparcia, to przynajmniej neutralności innych państw. I to jest dość kłopotliwe, bardzo często wymaga długich lat dyplomatycznego urabiania, ale tutaj Leopold miał farta, ponieważ inne kraje, te duże kolonialne mocarstwa, nie chciały, żeby konkurencja się wzmocniła takim kawałem ziemi. To też w ramach kompromisu, albo jak kto woli, żeby tamci tylko nie dostali więcej, Niemcy, Francuzi i Anglicy zgodzili się oddać Kongo Leopoldowi. Potwierdziła to formalnie konferencja berlińska, na której europejscy władcy, bez wiedzy, ani tym bardziej zgody Afrykańczyków, podzielili między siebie ich kontynent. Konferencja berlińska podzieliła Afrykę na mocy parodii Salomonowego Wyroku, wedle prawideł nowoczesnego okrucieństwa. Nie mając litości nad matką, zachodnie mocarstwa poświartowały jej żywe ciało i tak oto w 1885 roku utworzono afrykańskie terytoria. Leopold miał już Kongo pod swoim władaniem. W sumie warto zaznaczyć, że to, co mu w Afryce przypadło, było 75 razy większe od Belgii i warto zaznaczyć mocno jeszcze jedną kwestię. Formalnie to nie była kolonia Belgii, tylko prywatne Włości króla Leopolda II. Za jakiś czas okaże się to bardzo ważne, ale zanim ten moment w naszej opowieści nastąpi, to w międzyczasie zginą miliony ludzi. Zostaną oni zajechani przez kolonialny system wyzysku. Na miejsce przybyli biali kolonizatorzy i zaczęli wprowadzać terror przy pomocy sformowanych z lokalsów oddziałów wojskowych. Część tubylców została zagoniona do niewolniczej pracy przy pozyskiwaniu kości słoniowej czyli po prostu w większości przypadków przy mordowaniu słoni. Inni z kolei budowali nowe osady, jeszcze inni. Też wbrew własnej woli stali się tragarzami, targali kość i inne sprzęty kolonizatorów. Śmiertelność była ogromna, musieli przemierzać setki kilometrów. A co z ich pensją? Jaka pensja? Jeszcze czego? Dajcie im, nie wiem, drut czy coś. I to nie jest niesmaczny żart. Niewolnicy z Konga w życiu za swoją pracę nie dostali żadnych pieniędzy. Oficjalną walutą w kolonii ustanowiono kawałki miedzianego drutu. Za pracę rozliczano się też w tkaninach, kolorowych paciorkach. Generalnie niewolnik miał zapierniczać, nie narzekać i liczyć na to, że dożyje jutra, bo to też wcale nie było takie pewne. Biali przybysze często strzelali do tubylców dla zabawy. Oczywiście wśród tych psychopatów były też jednostki szczególnie wyróżniające się, jak na przykład oficer René de Permentier, który kazał wyciąć wokół swojej rezydencji wszystkie drzewa i inne krzaki, żeby łatwiej mu się polowało na przechodzących ludzi. Jeśli na jego podwórku, o które dbać miały zniewolone kobiety, znalazł jakiś nawet chociaż listek, to dla postrachu Mordował dziesięć z nich, a jeżeli uznał, że ścieżka przez dżunglę jest w jakiś sposób zaniedbana, to kazał mordować dziecko w pobliskiej wiosce. Do tego dochodziły jeszcze częste potworne chłosty, takimi charakterystycznymi batami z wysuszonej skóry hipopotama. Powodowały one potworne rany i po jakimś czasie utrata przytomności czy śmierć w wyniku takiej chłosty niestety nikogo już za bardzo nie dziwiła. A czy lokali się buntowali? Oczywiście, że tak, ale na dłuższą metę nie mieli szans z nowoczesną bronią. Poza tym mogli być pewni, że w ramach zemsty przybysze będą mordować... Kogo popadnie. Często pozostawało mieć nadzieję, że kiedyś ta kość słoniowa w okolicy się skończy. Ale niestety, tubylcy mieli pecha, ale Leopold szczęście. Czemu? Bo o ile faktycznie w pewnym momencie rynek kości słoniowej się nasycił, tak niestety również mniej więcej w tym momencie w uprzemysłowionych krajach zaczęło być wielkie zapotrzebowanie na kauczuk. I jak na złość kauczukodajnych roślin w Kongu było od cholery. Leopold wiedział, że może zarobić jeszcze więcej, to też kazał potężniej dokręcić śrubę niewolnikom, wśród których i tak śmiertelność była już potworna. Robota przy kauczukodajnych lianach była bardzo niebezpieczna. Trzeba było czasami wchodzić bardzo wysoko, żeby robić nacięcia na pnączach, żeby zebrać syrop. Często ludzie spadali, łamali sobie kręgosłupy, ale kolonizatorów to w ogóle nie obchodziło. Za to bardzo drogi był im los samych roślin. I jak taki biały przybysz zobaczył, że niewolnik zamiast robić małe nacięcia, to przecina całe pnącze wzdłuż, co ułatwiało mu roboty, ale sprawiało, że roślina szybko i wyschnie, no to takiego gościa mordowano na miejscu. Praca była potwornie ciężka i pewnie wybuchałyby kolejne bunty, gdyby kolonizatorzy nie wymyślili naprawdę nienormalnego systemu motywacyjnego, który polegał na tym, że na czas zbioru kauczuku Kobiety brano jako zakładniczki i taki niewolnik musiał oddać władzom określoną ilość kauczuku, bo jak nie, to jego partnerkę, córkę czy matkę pobiją, z gwałcą, zabiją, albo często te trzy wszystkie rzeczy po kolei. Był też moment, jak odcinano za niewyrobioną normę niewolnikowi dłoń, ale tylko przez jakiś czas, bo zorientowano się, że z takiego niewolnika, to już raczej pożytku za dużego nie będzie. To jednak nie koniec makabrycznych akcji związanych z odcinaniem dłoni Afrykańczykom przez poddanych Leopolda II. Bo żołnierze wojsk okupacyjnych musieli się bardzo skrupulatnie rozliczać z ilości wystrzelonych nabojów ze swoim dowództwem. Wystrzelona amunicja musiała się równać liczbie ofiar, bo mieli do nieposłusznych strzelać tak, żeby zabić. I na dowód dobrze wykorzystanej amunicji trzeba było przynieść odciętą dłoń ofiary. Przy czym żołnierze lubili sobie czasem zapolować na różne zwierzęta. I na przykład, jak zastrzelili takiego hipopotama, to robił się problem, no bo kurczę amunicja użyta niezgodnie z tym, co przewiduje regulamin. Co więc robili? Szli do najbliższej wioski, mordowali pierwszą z brzegu osobę i odcinali jej dłoń, niby na dowód, że została zastrzelona. Żeby się w tabelkach zgadzało. Do roboty przy pozyskiwaniu kauczuku goniono kolejne dziesiątki tysięcy osób, a na konsekwencje nie trzeba było czekać bardzo długo, bo w pewnym momencie nie było już komu pracować w rolnictwie, więc zaczęła się klęska głodu. Niedożywieni niewolnicy nie mieli siły pracować. A to nie wszystko, bo były jeszcze choroby, które przywieźli Europejczycy, a tubylcy nie byli na nie odporni, więc umierali masowo. Ofiar były już miliony, ale miliony spływały też na konto Leopolda, który łaskawie postanowił wydać je na rozwój. Oczywiście Belgii. Ależ oczywiście. A jakie to były pieniądze? Dokładnie nie wiemy, ale same obligacje wydane przez Leopolda nabitego hajsem za kauczuk były warte w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około pół miliarda dolarów. W Belgii zaczęły się pojawiać nowe pałace, promenady, balety, pola golfowe. Poddani byli zachwyceni, i przez pewien czas nikt nie wnikał, skąd nagle wzięły się na to pieniądze, aczkolwiek w pewnym momencie Zaczęła prawda wychodzić na jaw za sprawą misjonarzy. Nie zrozumcie mnie źle to świetnie, że ci ludzie postanowili powiedzieć światu, co się w Kongu odstawia, tylko szkoda, że zrobili to tak późno. Niemniej jednak, z perspektywy krwiopijcy wyzyskiwacza Leopolda II, to był kardynalny błąd, że pozwolił protestanckim misjonarzom osiedlić się w swojej kolonii. Być może liczył na to, że będą się bali gadać, ale niestety dla niego zaczęli zdawać relacje. Początkowo Leopold był oburzony, twierdził, że w życiu, że to są jakieś pomówienia z tego, co on się orientuje, to w Kongu jest wspaniale i w ogóle nikt tam nie umarł, ale lawina powoli ruszyła. Tematem zainteresował się brytyjski dziennikarz Edmund Dean Morel i po jego publikacji to już się zrobił potężny Saigon. Politycy zaczęli krytykować Leopolda II. Powstało specjalne stowarzyszenie na rzecz reform w Kongu i generalnie było już za późno na przekupywanie największych gazet, chociaż Leopold II i tego próbował. W końcu uznał jednak, że musi podejść do tematu jak rasowy wyrachowany polityk i wystosował oświadczenie, które brzmiało mniej więcej. Drodzy oburzeni, no głupio wyszło, może faktycznie w tym Kongu coś złego się dzieje, ale ja nie wiedziałem, ja bym w życiu do tego nie dopuścił, to też powołuję specjalną komisję, która ma wyjaśnić i zdać raport, co tam się odstawia. Plan był oczywiście taki, żeby w komisji na najważniejszych stołkach posadzić swoich ludzi, którzy w końcowym raporcie stwierdzą, że w Kongu wszystko jest w porządeczku i nie ma się do czego przypierniczyć. Jak pomyślał, tak zrobił. Posadził tam trzech sędziów, którzy nie znali ani jednego lokalnego afrykańskiego języka, ani nawet angielskiego, więc choćby chcieli kogoś bezpośrednio przesłuchać, to nie mieli jak jednak i na nich znalazł się sposób. Jeden z lokalnych wodzów, który stanął przed komisją, nie dość że ewidentnie nosił ślady smagania batem w przeszłości, bicia, zakuwania w łańcuchy, to jeszcze rzucił przed zgromadzonych stertę gałązek. Większość się od razu domyśliła, że każda symbolizuje jedną ofiarę terroru, ale żeby rozwiać wątpliwości, to wódz zaczął wymieniać z pamięci imiona zabitych. Poza tym, niestety, dla Leopolda inni członkowie komisji znali lokalne języki. Rozumieli tubylców i byli zdruzgotani tym, co od nich usłyszeli. Po powrocie przystąpili do spisania raportu, który absolutnie przeraził Leopolda, bo te buce z komisji. Potwierdzają zarzuty dziennikarzy i misjonarzy suchym biurokratycznym językiem, jakby pisali o wycięce drzew, a nie o śmierci milionów ludzi. Ale jednak opinia publiczna też już bardzo domagała się publikacji tego raportu, ale Leopold postanowił rzutem na taśmę zminimalizować ten ogromny gniew, jaki na pewno wybuchnie na całym świecie po publikacji, a już na pewno w jego kraju. Była jesień 1905 roku. Leopold kazał na szybko powołać marionetkową instytucję Towarzystwa Misyjnego Afryki Zachodniej, która miała sporządzić skrót tego raportu i to jeszcze po angielsku. Oczywiście w tym skrócie były pominięte wszystkie drastyczne szczegóły. Zupełnie przypadkiem ten skrót dzień przed publikacją pełnego raportu wyciekł i trafił do wszystkich największych gazet na świecie, a te bardzo chętnie go wydrukowały. Po części się udało. Wiele osób, które przeczytały skrót poprzedniego dnia, nie sięgnęły już po pełny raport, aczkolwiek znaleźli się tacy, którzy po pełny raport sięgnęli i oni wywołali obłędną burzę, której Leopold nie był w stanie powstrzymać, ale był w stanie na niej zarobić. Parlament wściekły, poddani wściekli. Toteż król Leopold II przyznał, że kurczę, no głupio wyszło z tym ludobójstwem. I może ja faktycznie nie powinienem tam rządzić? To też, jeżeli Belgia chce. To ja jej mogę Kongo sprzedać. Bo pamiętacie, że na konferencji berlińskiej ustalono, że Kongo to będą prywatne włości króla Belgii Leopolda II. Bezczelny Ham, bezczelny, ale i bogaty. Bo koniec końców faktycznie sprzedał Kongo własnemu państwu za jakiś miliard dzisiejszych dolarów, a przed oficjalnym przekazaniem terytorium zadbał o zniszczenie niewygodnych dokumentów. To też nigdy dokładnie nie dowiemy się ilu tubylców zginęło w wyniku wyzysku zleconego przez Leopolda. Szacuje się, że przynajmniej 5 milionów, ale według niektórych autorów ofiar mogło być nawet dwa razy więcej. Czy poddani roznieśli na strzępy Leopolda II? Nie, przez jakiś czas faktycznie panowało oburzenie, ale opinia publiczna szybko się nudzi i dzisiaj Leopold II jest w Belgii uznawany za całkiem ok władcę, za rządów którego Belgia się nieźle rozwinęła. Mniej chętnie mówi się czyim kosztem, i nikomu zdają się też nie przeszkadzać jego pomniki, w tym jeden w Brukseli. Ludobójstwo w Kongu i generalnie kolonializm to kwestie straszne, tematy, których nie wolno unikać, nie tylko w ujęciu historycznym. Te wydarzenia od dawna inspirują pisarzy, filmowców. Powstało już wiele fabuł osadzonych w tych naprawdę ciężkich realiach, a szczególnie mocno chcielibyśmy polecić Wam książkę. Pola Kawczaka Ciemność. To nie jest reportaż, tylko fabuła, która dzieje się właśnie w Kongu w czasach Leopolda II. Kawczak zdobył już niejedną nagrodę literacką, ale to nawet nie jest kwestia samego jego warsztatu, tylko właśnie uniwersum, w którym osadzona jest akcja. Nie wiem, czy mogę inaczej. Nie wiem, czy chcę wam jakoś wiele na ten temat mówić, bo zaraz będzie, że wale spoilery. Ale no już dobra, niech będzie. po znajomości. Pojawia się tam, na przykład tylko pozornie niezwiązana z tematem chińska kara śmierci Linkci, zwana też sztuką tysiąca cięć. I Tyle może wystarczy, chociaż nie, no jeszcze to, że będziecie naprawdę pod wrażeniem. Serdecznie Wam polecamy książkę Ciemność wydawnictwa Słowa Fale. Link znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo.